Dzień dobry, Polski Instytut ISTDP Senpio. Czy czuć się winnym to dobrze czy źle? Jak się doświadcza winy w ciele? Skąd się w ogóle wzięło? Czy terapia ma doprowadzić do momentu, żebyśmy nie czuli winy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie, zgłębiając treści nowego filmu szkoleniowego, który ukazał się na naszej stronie Polskiego Instytutu ISTDP Sentio. Film nosi tytuł Neurobiologia poczucia winy. Przygotowaliśmy też taką symulację scenki terapeutycznej. Będziemy mogli towarzyszyć terapeutce i pacjentowi, obserwując właśnie, jak ten proces doświadczania poczucia winy w pacjencie przebiega, co robi terapeuta, żeby pomóc. Umieściliśmy komentarz superwizora, który nam jeszcze bardziej tłumaczy, co się dzieje, co my właśnie oglądamy i być może też, co możemy jako terapeuci zrobić lepiej w tym momencie. Też pomaga takim rozróżnianiem pomiędzy doświadczaniem winy, wstydu oraz takiego procesu samokrytyki. Szkolenie to poprowadzi jedna z takich naszych już też współpracujących z nami autorytetów z zakresu ISTDP. Monika Uru jest psychiatrą, więc to całe podłoże wykształcenia medycznego pomaga nam lepiej zrozumieć właśnie ten aspekt neurobiologiczny. Zachęcamy więc do wejścia na naszą stronę polskiinstitutistdp.pl i zapoznanie się z zagadnieniami merytorycznymi tego szkolenia, szkolenia pod tytułem Neurobiologia poczucia winy. Dzięki temu szkoleniu będziemy mogli lepiej rozumieć, co się z pacjentem dzieje, odróżnić poczucie winy od na przykład samoobwiniania. Ten film szkoleniowy jest niezwykle pomocny dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Daje konkretne wskazówki, jak pracować z poczuciem winy i jak być bardziej pomocnym dla pacjentów, co konkretnie mam robić, żeby to przyniosło oczekiwane rezultaty. Zapraszamy więc serdecznie na naszą stronę polskiinstitutistdp.pl. Szkolenie Neurobiologia poczucia winy.